Dzień dobry państwu, na państwu, macie maksymal Gross Zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu Pola Express, w którym przedstawię najlepsze rozwiązania ochrony w terminie T2 w zbóżach ozimych oraz o ochronie fungicydowej zbóż jarych. Zapraszam. Proszę Państwa, ochrona zbóż ozimych, a przede wszystkim pszenicy ozimej. No, która jest tak naprawdę najbardziej popularną gatunkiem u nas w Polsce, w terminie T2, zwykle robiło się za pomocą rozwiązania w połączeniu triazol plus strobilurina. Dlaczego strobilurina? Po to, żeby wydłużyć działanie tego triazolu, żeby dodać dodatkowo tego efektu fizjologicznej zieloności liścia flagowego, chodzi nam przede wszystkim, żeby zabezpieczyć właśnie liść flagowy, liść podflagowy od chorób. Takich chorób jak septorioza, jak RZ, jak brunatna plamistość, a również erychosporioza, plamistość siatkowa w jęczmieniu. Masa chorób, duża część z nich występowała już wcześniej. Septoriozy widzieliśmy od początku wegetacji. Rdze w tym roku są dużo bardziej popularne. Dlaczego? No, długa ciepła jesień. Poza tym pogoda sprzyja akurat dla rozwoju tych patogenów. Co powinniśmy zastosować? Oczywiście najbardziej popularne rozwiązanie, czyli triazol plus azoksysterobina. No bo azoksysterobina jest tą strobiloryną najczęściej stosowaną, najbardziej popularną. Mamy dostępne Latifa albo Sinstar dwie strobiloryny do wyboru, jeżeli chodzi o triazol, zestawienie z proteokonazolem. Dawkowanie no, powinniśmy dać około 100, 150 gram y, tego proteokonazolu, czyli y, produktu proviso około 0,4-0,5 litra na hektar. Natomiast jeżeli chodzi o no w zależności od tego jak mocno, jak długo będziemy chcieli zało, y, zadziałać, azoksysterobiny podajemy od 100 do y, nawet 200 g, y, y, gram na hektar, ale przyjęło się, że te pół litra latify w zupełności wystarcza, czyli proviso. 0,4 latifa, y, pół litra. Mamy doskonały duet, i taki duet mamy również już w gotowym paku. Y, Pak na T2. Gotowe do zastosowania, szczególnie dla wygodnego, mniejszego y, plantatora. Jeżeli chodzi o coś bardziej zaawansowanego, mówiliśmy już o tym w, odcink w poprzednim odcinku, gdzie rozmawiając z przedstawicielem, naszym ekspertem z firmy Corteva, mówiliśmy o produkcie najnowocześniejszym, jakim jest Questar, czyli o zestawie Princess Pack. Questar to jest fenpikoksamid, czyli ten innowacyjny aktif, nowa substancja z nowej grupy chemicznej, którą cechuje przede wszystkim bardzo długie działanie, nie tylko skuteczność, tutaj szczególnie na na rdze, ale przez długi okres, 6 tygodni, tym nie może się pochwalić praktycznie żadne z dotychczasowych rozwiązań. Jest nowe, skuteczne, no ale jeżeli ktoś jest tradycjonalistą, oczywiście też dba jeszcze dodatkowo o to, żeby te uprawy nie ponosiły aż takie, nie, aby nie ponosić tak dużych nakładów na ochronę, możemy zastosować coś innego, poza proteokonazolem, i azoksystorbiną mamy rozwiązań co niemiara. Ja zwracam na to szczególnie uwagę, bo ten protiokonazol w rozwiązaniu T2 dobrze by było, żeby on nie był powtórzony z terminu T1. Nie jest dobrze, aby w każdym zabiegu powtarzać ciągle te same substancje, więc wymieńmy go może na metkonazol. Metkonazol również bardzo dobrze będzie zwalczał septoriozę, a oprócz tego y, oczywiście rdze, inne choroby liści. Takim metkonazolem może być Turet, y, czyli ten dodatek właśnie, który mamy już w paku Princess Pack, o którym mówiliśmy. Ale może być to też Remoko. Dawkowanie y, powinniśmy o, zawrzeć między 0,6 do litra na hektar. Dosyć duży przedział, ale to wszystko zależy od tego, jak mocno chcemy wyniszczyć, jak duże mamy zagrożenie. Średnio przyjmijmy 0,8. Jeżeli chodzi o dodatek do tego, możemy oczywiście oprzeć to na tej azoksysterobinie, ale azoksysterobina od wielu lat jest przez cały czas ciągle stosowana. Może należałoby już odejść od tego i zastosować coś nowszego, coś bardziej nowoczesnego, niewiele droższego. Jest tu Teraklosterbina. Teraklosterbina, czyli P500 w produkcie Comet, pochodzącej właśnie z BSF-u. I tutaj dodatek pół litra właśnie kometu plus metkonazol. Doskonałe połączenie. Na długo ochroni, pozwoli tak naprawdę na wyniszczenie tych chorób i nie dopuści do następnych infekcji. Jeśli coś innego Przypominamy sobie, w T1 mieliśmy tokatę mefentriflukonazol i krezoksyn, doskonałe narzędzie właśnie na T2, gdzie mefentriflukonazol, czyli rewysol, będzie nam wyniszczał te choroby, które występują, a dodatkowo jeszcze em, krezoksyn metylu, czyli strobilyna, będzie dodawać wigoru, będzie dodawać tej zieloności liścia flagowego i zabezpieczać na dłuższy czas. Jeżeli chcemy, Coś z grupy karboksamidów, czyli SDHI, jest Movegra. Movegra, czyli czysty fluksapyroksat. Czysty fluksapyroksat, no to ksemium, prawda? A ksemium, doskonałe narzędzie właśnie do ochrony liści, do ochrony na przykład przed septoriozą, która szaleje w tym roku niesamowicie, ale też, jeżeli chodzi o RZ. Połączenie mowę czyli fluksa możemy bez problemu połączyć właśnie też z jakimś triazolem. Może to być właśnie ten wymieniony wcześniej metkonazol. Doskonałe połączenie, właśnie na te dwa. Polecam bardzo mocno. Jeżeli chcemy, możemy również pole... zestawić ze sobą tokatę. Wtedy w obniżonej dawce, czyli nie litra na hektar, ale 0,6 tokaty i do tego dodać właśnie mowegry w dawce litr. Litr movegry to nie jest pełna dawka, ale to jest wystarczająco, aby zniszczyć te wszystkie choroby i wydłużyć też działanie naszego triazolu. W takiej kooperacji na pewno to będą doskonałe zabiegi. Pamiętajmy jeszcze, że w zbożach powinny już się niestety pojawiać też szkodniki. Czujny monitoring i dodatek. Peryteroidu, takiego jak cyperkilmax, pozwoli zwalczyć ewentualne larwy skrzypionek, które teraz w cieplejszych dniach na pewno się pojawią na liściach. Dodatkowo zwracam uwagę, żeby nasz zabieg był w pełni skuteczny. Zobaczmy, łany są gęste, masa liściowa jest bardzo duża, chcemy to chronić w całościowo, czyli chcemy dobrze pokryć nasze rośliny. Tutaj dodatek adiowantu takiego jak silikonowy, właśnie flipper, pozwoli na to, aby doskonale kropla przywarła, nie odbiła się i rozlała się po całym liściu, podciągnęła się również od spodu liścia, czyli będziemy mieli pełną roślinę, pełne wchłanianie i dużo wyższą skuteczność. Jeżeli chodzi o zboża jarę, w tym roku jest ich trochę więcej, więc warto zauważyć, że je też trzeba chronić. Oczywiście nie wykonujemy aż tak mocnych zabiegów, więc y, możemy się z, pozwolić sobie na y, podejście jednym zabiegiem. Natomiast niech to będzie dobry zabieg, właśnie oparty na wydłużające działanie strobilurnie, takie jak y, azoksysterbina, ale możemy również tutaj zastosować właśnie to katę, czyli ten kryzoksym z wewysolem. Bardzo dobre rozwiązanie, uniwersalne w dawce lit, a może nawet 0,8. Jeżeli nie mamy dużej presji, bo wiemy przecież te łany i jare wyglądają jak wyglądają w różnych y, przypadkach. Często na piasku, tu gdzie nie było jeszcze deszczu, y, zaczyna to wszystko słabnąć. Niemniej jednak opady, które mają nastąpić, na pewno pobudzą rośliny, ale też doprowadzą do większych infekcji. Musimy o to zadbać. Pamiętajmy, jeżeli mówimy o. Rozwiązaniach fungicydowych, na pewno warto zwracać uwagę na wszystkie patogeny. Warto zwracać uwagę na to, aby nasze zabiegi były celowane w punkt, ale lepiej jest zawsze wykonać ten zabieg zabezpieczający, niż później obudzić się i zwalczać rzeczy, które niestety. Już nam wystąpiły i uszkodziły nam już nasze liście. A pamiętajmy, w pszenicy liść flagowy, podflagowy to jest właśnie nasz plon. Musimy o to zadbać. Życząc Państwu bardzo dobrych, wykonanych zabiegów czystych, zdrowych roślin i oczywiście super zbiorów zapraszam do oglądania naszych następnych odcinków. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia.